11 zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Słyszymy o wędrówce uczniów do Galilei na górę, tam, gdzie polecił im Jezus. Jedni oddali pokłon Jezusowi, inni wątpili. Czy zastanawiałeś się kiedyś, czemu w życiu tak często wątpimy? Czy nie jest często tak, że nasze powołanie do rodziny, wspólnoty, do kościoła, do służby drugiej osobie jest pełne zwątpienia, strachu czy niepewności? Jezus dzisiaj nas zapewnia: a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Może warto, byśmy zatrzymali się nad tą obietnicą i zapytali się, na ile ufam Jezusowi, Jego obietnicy, że jest blisko, że towarzyszy nam w naszej codzienności. Wiem, że w relacji z Jezusem nie wszystko jest idealne i proste. Wiem, dlatego że 2 lata temu również zwątpiłam. Żyłam w strachu o przyszłość mojej rodziny. Problemy się nawarstwiały. Zdałam sobie sprawę, że ja nic nie robiłam, żeby coś zmienić. Uświadomiłam również sobie, że nie zaufałam w pełni Jezusowi. Postanowiłam to zmienić. Postanowiłam zaufać i złapać się mocno Jezusowej obietnicy. Wszystko szybko się zmieniło. Pan Jezus, posługując się innymi ludźmi, dał mi pracę, której bardzo potrzebowałam. Moje problemy już mnie nie przerastają, bo wiem, że Jezus nie zostawi mnie w potrzebie. On jest ze mną i będzie aż do skończenia świata. I choć zdarza mi się jeszcze nieraz złapać na tym, że wątpię, to później przypominam sobie tą obietnicę. Obietnicę Jezusa. I każdego dnia z nową siłą, oddaniem pragnę wierzyć i z wiarą mówić: Jezu, ufam Tobie. Nie chcę, by były to tylko słowa rzucane na wiatr, ale żeby to było moje życie, moją drogą z Jezusem.